Proszę bardzo, pan Marian Piłka, może jaki pomysł na prezydenta, na Polskę, na koncepcję polityczną? Szanowni Państwo, najpierw przypomnę, że nasze ugrupowanie rok temu, ponad rok temu, gdy była kwestia ratyfikacji traktatu lizbońskiego, było jedynym ugrupowaniem, które przeprowadziło na niewielką skalę, bo głównie na łamach naszego dziennika, także w telewizji Trwam i w Radio Maryja. To były jedyne media, które były dostępne, bo inne media, nawet jak robiły jakieś wywiady, to potem się te wywiady nie ukazywały. Przeprowadziły akcję przeciwko ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Dlaczego to mówię? Dlatego, że poszukiwanie jakiegoś pomysłu to jest poszukiwanie jakiegoś wytrycha, który rozwiąże sytuację. Rzeczywistość jest zbyt skomplikowana i można powiedzieć, że ugrupowanie polityczne musi dać przede wszystkim odpowiedź na zasadnicze wyzwania, jakie stoją przed naszym krajem. Ja myślę, że są takie wyzwania, które można, że tak powiem, w paru punktach streścić. Zasadniczym, największym wyzwaniem, które stoi przed naszym narodem, to jest zapaść demograficzna. Dziś mamy do czynienia z kryzysem demograficznym, ale za parę lat wejdziemy w sytuację o zupełnej zapaści, która spowoduje, że my jako naród, że tak powiem, będzie zachwiana zdolność do kontynuacji naszego narodu. To jest największe zagrożenie, przed którym stoi nasz naród. Jest pytanie na znalezienie odpowiedzi. Oczywiście te odpowiedzi mogą mieć charakter polityczny, rozwiązań politycznych. To jest kwestia to, co myśmy próbowali robić, dłuższe urlopy macierzyńskie, ulga podatkowa. Przypomnę, że na 6 posłów wywalczyło tą ulgę podatkową w końcówce poprzedniej kadencji. A zatem pierwsza rzecz to jest kwestia kryzysu demograficznego. Jeżeli my nie odpowiemy na tą zapaść demograficzną, to właściwie pytanie, po co budować autostrady, po co reformować państwo i tak dalej. Kwestia druga, która z naszego punktu widzenia ma zupełnie zasadnicze znaczenie, to jest kwestia obrony cywilizacji chrześcijańskiej w Europie. To nie jest tak, że to jest sprawa przegrana, dlatego że manifestacje w Rzymie czy w Madrycie pokazały, że opinia chrześcijańska w Europie istnieje. Jest możliwość, tak powiem, przeciwstawiania się różnym destrukcyjnym czynnikom na płaszczyźnie europejskiej, bo to nie jest tak, że Europa jest zupełnie przegranym kontynentem. Ja się zgadzam, że jest bardzo wiele czynników destrukcyjnych, ale to nie jest tak, że opór przeciwko temu jest skazany na klęskę. Jest to kwestia unarodowienia polskiego kapitalizmu. I można powiedzieć, i sprawa, myślę, która jest chyba najsilniej odczuwana, bo dzisiaj odczuwamy, że tak powiem, że mamy do czynienia z pseudopolityką. W polityce trzeba przywrócić powagę, trzeba przywrócić myślenie w kategoriach dobra wspólnego, a nie tych różnych zagrywek, kto wygra, jakie sztuczki marketingowe i tak dalej przeprowadzić. W moim przekonaniu za poglądy się odpowiada, trzeba, że tak powiem, być poważnym i w moim przekonaniu to jest sprawa, która w opinii publicznej, mam takie poczucie, jest coraz silniej odczuwana. A zatem kwestia zasadnicza to jest odpowiedzenia na zasadnicze wyzwania, które stoją przed naszym krajem i pokazania, że zarówno Platforma, jak i PiS to jest fałszywa odpowiedź na problemy naszego kraju. I też sądzę, że te półtora roku, które minęły, ponad półtora roku od ostatnich wyborów sejmowych, parlamentarnych, pokazują, że pomimo, że statystyki tych wyborów jeszcze nie pokazują zasadniczych zmian, to jednak następują zasadnicze zmiany w postawie polskiego elektoratu. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że pytający pytał o odpowiedzi, a nie o zagadnienia i nie o kwestie, które dręczą polski naród, ale tej odpowiedzi się nie doczekamy. Pan Adam Wielomski może kilka słów na ten temat. Ja powiem tak. Polityka składa się z dwóch elementów. Po pierwsze rządzenia i tu się właśnie przeprowadza te kwestie demograficzne, jakieś tam, nie wiem, walki czy nie walki o nacjonalizację polskiego kapitału. Nie wiem, co to znaczy, aż się boję dowiedzieć. Zresztą sprawę drogę, ale to są, że tak powiem, rzeczy, którymi polityk rządzący zajmuje się praktycznie. Jeżeli jest mężem stanu, to te rzeczy robi. Tym niemniej nie są to rzeczy, o których opowiada, bo ogół tego nie rozumie. Ogół rozumie prosty, PR-owski, można powiedzieć, mechanizm, który działa w wielkich mediach. I tu potrzebna jest osoba i hasło. Na przykład 4 RP. Co to była 4 RP?
Nie wiem. Boję się, że nawet ci, którzy ukuli ten PR-owskie hasło, też nie wiedzą, czym miała być czwarta RP. Trzeba coś zmienić, rzucić nowe i wprowadzić nową osobę, nową twarz, która pociągnie tłum, który, powiedzmy sobie szczerze, generalnie z polityki niewiele rozumie. Platforma na Madagaskar. Na przykład, coś takiego, tak. Czy cokolwiek innego, tak. Może być to negatywne, może być to pozytywne. Musi być osoba, sztandarowa postać i musi być hasło, poczekaj na wybory prezydenckie. I powiem niestety bardzo brutalnie, Pani Marianie, o tym, co usłyszałem, Wy tego pomysłu nie macie. No, ponieważ innych polityków tu nie ma, więc nie mam kogo przepytać, no jakby był poseł Mularczyk, który powiedział, że Lech Kaczyński i hasło czwartej RP. Czyli znaczy, że tego pomysłu też nie ma. Ja chcę Panu jedną rzecz powiedzieć. Jeszcze 2-3 miesiące temu nikt się nie spodziewał, że w ogóle wystartujemy w wyborach, bo traktowano nas jako, że tak powiem, parę osób, towarzystwo kilkuosobowe. W moim przekonaniu myśmy sobie postawili w tych wyborach pewne cele. To były dwa zasadnicze cele. Pokazania zdolności wyborczej. Ale pozwolę, myśmy o tym już mówili. Panie pośle, my się nie możemy tak powtarzać. Koledzy i koleżanki zadają konkretne pytania. Następne pytanie, proszę tam pan podnieść rękę. Można głośno. Głośno. Pan mówił o czymś takim, jak walka z destabilizacją Europy, czy walka, nie wiem, utrzymanie tożsamości chrześcijańskiej. Powołał się pan na Madryt, Rzym i parę innych miast. Mam takie pytanie. 10 lat temu, nie dokładnie, ale rocznikiem, Sejm i Senat, przydominacja AWS-u, czy jak najbardziej chrześcijańskich części AWS-u, przegłosował ustawę, tak zwaną ustawę święcińską, która umożliwia wyrzucenie symboli chrześcijaństwa, czyli krzyży do Święcimia, z tego żwirowiska. Dwóch posłów, poseł Rejczak i znany pan pewnie szef poseł Wanicki, powiedzieli, że tak się stało na sugestie czy zalecenia Komisji Episkopatu do spraw dialogu z judaizmem, a konkretnie biskupa Gądeckiego. No to można się z tym zgodzić czy nie, załóżmy, że mówili prawdę, ale w 1989 roku pan i pan Jurek, zamiast głosować przeciwko Jaruzelskiemu Zgromadzeniu Narodowym, to żeście uniknęli tego głosowania, między innymi dzięki tym, że was Bóg nie było, nie głosował przeciw, tylko Jaruzelski przyszedł. Jak pan się tłumaczy z tego, jaka była tego przyczyna? Dziękuję. Ja rzeczywiście nie byłem wtedy w czasie głosowania, po prostu dlatego, że nie byłem posłem. Ja w 1989 roku startowałem jako kandydat niezależny i nie zostałem posłem. A poseł Jurek? Pytanie do posła Jurka, że tak powiem. Poseł Jurek uważał, że trzeba wystawić dwóch kandydatów i wtedy, tak powiem, będzie rzeczywisty wybór. Nie chciał uczestniczyć w pewnej szopce. Następne pytanie. Proszę tutaj, potem będzie tam. Głośno. Ja mam pytanie do pana Maniera Cichy, bo pan tutaj zarzucił posłowi Mularczykowi, że on głosował za traktatem lizbońskim. A mógłby pan nam przypomnieć, jak pan i pan Marek Jurek głosowaliście w sprawie zmiany konstytucji, kiedy było dostosowywane polskie prawo do europejskiego nakazu aresztowania umożliwiającego wydawanie Polaków do organów europejskich? Bo z tego co pamiętam, to wy głosowaliście na zmianę konstytucji. Tak było? Proszę pana, pan próbuje porównywać rzeczy zupełnie nieporównywalne. Tak było? O ile pamiętam, tak, ale... Wie pan, to był też pewien wymiar... Nie, proszę pana. To był ten pewien wymiar tego, że prawo polskie, polska konstytucja jest czymś wtórnym do prawa unijnego i właśnie wy wtedy, będąc członkami Prawa i Sprawiedliwości, pozwoliliście, żeby, bo to wtedy, pamiętam, to była nawet nie dyrektywa, tylko jakaś tam decyzja dotycząca europejskiego nakazu aresztowania, żeby polska konstytucja w imię właśnie dostosowywania polskiego prawa, wyższości prawa unijnego nad prawem polskim, została dostosowana do prawa unijnego, żeby polscy obywatele mogli być z Polski wydawani. Jeżeli pan zarzuca posłowi Mularczykowi to, że on głosował za traktatem lizbońskim, to pan dużo wcześniej zagłosował też za czymś, co było pewnym krokiem ku temu i pewnym takim sygnałem, w jakim kierunku idą zmiany polityczne w Polsce. I wie pan, ciekawie jakby pan głosował, gdyby pan był posłem dalej Prawa i Sprawiedliwości. I jeszcze jedna rzecz, tutaj pan mówił o...